Hej, czy witajcie z tej strony Glatki, jest dzisiaj ze mną Ola. Hej! Dzisiaj jest ze mną Honor. Hej, hej. I troszkę nie zwracajcie uwagi, chwilami coś mi się bagują tekstury, że się robią takie plastelinowe, a jak na nie wchodzą, to się robią normalne. Nie zwracajcie uwagi, jakieś małe problemy z arkiem. To, co jest na chwilę obecną naszym priorytetem, to jest zabawa z Giganoto, bo okazało się, że Giganoto nam się tutaj pojawił. O, widzę, że nie zrobimy nawet tych 10 dartów. Dobra, to ja robię te X-y jak coś. Ja mam 18 dartów. Cementing, dobra. Okazało się, że pojawił nam się Giganoto zaraz obok bazy i stwierdziliśmy, że skoro ma 135 poziom, to go sobie oswoimy, bo czemu nie? W końcu możemy. A czekaliśmy już na taką okazję od jakiegoś czasu, więc tak. Czemu nie? Czemu nie? Mogę na ten polimer zabrać? Nam zabrać polimer, śmiało. Ile potrzebujecie tych narko? Dobra, ja robię te darty wszystkie, ja będę miał 21 dartów. Zastanawiam się, czy strzelać z łuku, czy z tego lepszego, czy z kłusem. Jak chcesz. Ja a ty chcesz Ola strzelać z X dartów, czy nie? Ja będę strzelał z X dartów. No to ja biorę z X arrowy. Z X arrowów. No to tu masz X arrowy, to bierz je. Wyłącz to cudo w takim razie. Na tu masz. Weź i chodź. Czekaj, jeszcze trochę mogę zrobić. Możesz na cementing, no to podrzucać można, ale nie wiem, czy potrzebujemy więcej, to jest pytanie. Dobra. No i raczej. Kto prowadzi? Nie wiem, obojętne. Ja już jestem gotowy. Tu jeszcze można dorzucić kilka... Stone Arrow, o boż. Dobra. 1000 narko jest tym. Nie wiem, czy nie przydałoby się go ściągnąć bardziej bliżej bazy. Nie, bo jeszcze nam poniszczy. W sumie... Stone Arrow... Wiem właśnie. Właśnie ja wiem. Ja mam 50 przy sobie, czekaj, ci wrzucę. Nie, ja już wrzucam. Dobra, to ja też chcę trochę. Tak. Jakby mi brakło... Dobra. Masz. Już jest full. Pokaż te 10, ja mam przy sobie 20. Jeszcze można narkotyków wrzucić jak coś. Nie, bo nie ma. Są narkotyki jeszcze, gdzieś tu były, pamiętam. Ja mam 1000 kecalu. Tego giga. To módl cię się, żeby to wystarczyło. Ja dobra. Stój. No, stoję. W takim razie ja muszę prowadzić, skoro wystrzelacie, tak? Tak. Dobra. Stoicie? Tak. Czekaj. No, dzięki. Spadła. Mówię czekaj, a ten leci. Już, czekam. No i fajnie. Krawędzik też, nie? Dobra, jestem. A może ciebie złapać, Ola, i będziesz z tego strzelała. Nie, bo to gorzej. Nie, bo jak zsiądziesz, to mnie puścisz, a ja nie chcę ryzykować, bo możesz zapomnieć na przykład. To ustawisz się gdzieś, no już? No. Już. Dobra. Pięknie i wylatujemy. Teraz pytanie, gdzie on polazł? Gdzieś na plaży. Lewo macie. Był tu na lewo tylko... właśnie. Nie chcę w lesie, bo mnie zaskoczy jeszcze. I... dobra, w sumie. Pod nami jest Rex. No to Rexa białego też widziałem. A Rex jest tam być... jeszcze jakiś w wodzie, który pływa. Na 90. Giga też był biały, więc... Giga też był biały, właśnie wiem. O, jest. Idzie. Zblokował się trochę. To dobrze. Dobra, stanę tak, możecie strzelać. To ja podejdę bliżej, naprzód. Czyli mogę zsiąść w sumie. Wiesz co, ja bym trochę do góry poleciała może. Dobra. Teraz trochę tak dziwnie, stój tak. Ola, rusza tyły, się. Tyły, ty Ola. Wiesz co, bo ja się zastanawiam, czy... Co się zastanawiasz? Znowu. Mam się przestawić bliżej, bo nie wiem, czy będzie się trafiać. No. Ruszam się, dobra. Ola, jesteś. Jestem. Gdzie on jest? Będzie pod nami. Macie go. Nami czy gdzie? Pod. Kręć się, z prawej strony jest. Ola? Dostał. U mnie trafił ktoś w kłeca. Ktoś trafił w kłeca. Ja. Kłec dostał 2200 torporu, więc... To byś uwaga, obracam się. No właśnie. Macie przód.
Dobra, podchodzę. Gdzie? Jak może stać? Liczę na to. Nie dosięgnie nas. Przelatują nad. Gryzie go czy nie? Czekajcie. Znowu quest dostał, by the way. Jest pod nami. Za nami. W wodzie. Dostał. Ola, zwalniaj go. Quest ma 8000 torporu, więc uważajcie, nie? To chyba ja go trafiłem ze strzałki. Dobra, uwaga, będę leciał. No. Tak najlepiej, żebyś, wiesz co, był przed nim, żebyśmy już się ruszać nie musieli. Górę. Górę. Spoko, nie ugryzie. Jakby tu się tak, jakby tu usnął, to... Quetz dostał. Quetz ma 11 tysięcy na 20... 12, 13, 14 wiesz na 24. Wiesz co, dlatego zaśnie zaraz pewnie. Jak Quetz zaśnie, to już będzie bieda. To tutaj na górkę dawaj. Zlurujemy go. Nie wiem, ile musi mieć stworzenie, żeby zasnąć, więc... Dobra, spadam. Ja mu trafiłem chyba strzałki. Tak, znowu mu górę. Może nie wiem, wylądujmy tu na górze. Strzelcie. Stój tak. No to strzelcie go. Nad honor przeleciało. Nie, za daleko jest. Musiałby się na czymś zagrować. Ktoś chyba nie trafił. Bym powiedział. No bo ten problem to przedtem, Ola. Ja mam trzy te darty. Tylko nie widzę. Pod nami, z tak? Z przodu. On ucieka. On łazi w kółko po prostu. Bardziej w ciało celujcie. Tak. No. Kto no. Dostał... Wiem, Quetz dostał. No, nie, nie, nie. My tam stworzenia mamy. Właśnie. O Boże. Weź go z agru na dół. Ale mamy bramę. Krystian? Dostał Quetzal. Dobra, walnął go, ale co to tam mnie nie rusza. 15, dobra. Nie widzę, lecie za nami. Nie widzę. Za nami. No dobra, ale ja nic nie widzę. Zleciał czy nie? Zleciał. Już spadł. Jest pod nami. No, zaraz ja się, zaraz się, czekaj, zaraz się zagruje na bronto. Oby. Krystian, mów kiedy się ruszasz, co? Ola spadła. Nie, nie spadłam. To właśnie grappling? Nie mam. Dobra, grappling. Będzie pod nami. Nie ruszaj. Macie się tak, teraz. Że możecie z przodu strzelać. Z przodu. Dobra, idź na bronto. Nie trafcie tylko w kłece, bo jak teraz kłec dostanie, to już będzie porażka. Z tyłu. Z prawej. Przód. Wykręci, nie? Mhm. Nie może się zdecydować. Kłecowi powoli spada. Spada. Leci na bronto. Ruszam się. O. Ja bym sobie po tego poleciała, po swojego coś latającego, bo ja tak nie potrafię. Ja uważam, że wygodniej byłoby trzymać kogoś na tym. No bo to wtedy nie trafia kłeca. A ja sobie wezmę ptera. No stoi, nie strzelacie? Strzelam. Andro, ile jeszcze masz tych dartów? Koniec. Niech Ola może ci do kłeca wrzuci darty? A. Sama mam niewiele, wiesz? No, zbiję. Koniec. Ważka. Ja mam koniec. Całkowicie. Czyli co, idziemy po więcej dartów? A ty Ola jeszcze coś masz? Mam strzelam. Ja nie mam nic, ja oddałem wszystko Oli. Ja mam zwykłe strzały. Te ile on miał torporu? Kręci się w kółko, widzę, więc to jest chociaż nasz plus. Nie, no, tak mi się strzały blokują, że nie mogę przeładowywać. Przed nami jest. Brawo.
Zabraliśmy po więcej, co? Koniec. Po więcej? Tak, no. a ja sobie przy okazji będę coś latającego, bo ja nie mogę z wami. A narko się później zrobi. Pytanie, czy mu torpor do tego czasu nie spadnie. Pytanie, ile on w ogóle ma. Już. Zabiorę tu 1000 narko z Kecala. Mi ściąga. Narkotyków potrzebujemy więcej, musisz rzucić narkotyki, Honor. Mam. Nie kraftować ich z darty. Aroły wkręcił. Bo na darty mnie nie stać, nie mam kwiatków. No aroły, tak. Bo ty więcej tych strzałów w płecie odbyłeś niż w gigamotu. Nie, ja powiedziałem, że będę woził, żeby potem nie było. To 10 mogę zrobić. Pasty. Lecę strzelać jeszcze. Z X-dartów? X-darty są o tyle fajne, że one... tego, one nie kosztują tyle i spowalniają właśnie, więc jak się strzela w trójkę, no to nie ma problemu. Gdzie jest cement? Nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze jakiś. Męk. Ola, porobiłaś sobie jakieś strzałki? Ja mam jeszcze. A, dobra. 10 mam, więcej. Co, x startów? Tak, i x arrow. X arrow. Ale co, nie masz już cementu więcej? Ma cementu, no. O, tu w ogóle zrobiliśmy nowe z moda jakieś tego. Ale to też wam na razie nie mamy jak pokazać, bo się skupiamy na Giganoto. Jak ci się skończą, Ola, to powiedz. Nie, no nie ma. Ola, jesteś? No strzelam do niego tylko. Dobra, idę zobaczyć, może kamień jakiś mamy, to się przerobi na cementing. Coś tam mamy. Bo kamień jest chyba w tym. Śpi. Dobra. Dobra, narko. Wiesz, narko, ja biorę tego. Ja biorę kibelsy. Ola, w którym miejscu? No, tu gdzie stał. Znaczy, no, lećcie w to samo miejsce. Ola, na Giganoto z czego były kibelsy? Są zrobione. No wiem, że są zrobione, ale szukam gdzie. Dimetrodona. Tak, z Dimetrodona. Tak, Ola, bo sprawdzałem przecież ostatnio. Ja w niego jeszcze chwilę postrzelam, żeby ten torpor dodawać. To znaczy, no nie chodzi mi o to tam, że z tego czy z tamtego. Chodzi mi ogólnie z czego. Nie dogadamy się, trudno. No nie. Dimetrodona są tam kibelcy na niego. Szukaj w lodówce, może są. Ja sobie dam radę. Gdzie Ola? Pronto? Mam nadzieję, że Hades nie ukradł całego fiberu gdzieś, nie wiadomo gdzie. Jan, kibelce są zrobione w lodówce. Okej. Tylko nie chcesz mi powiedzieć z czego. Dimetrodona. Z Dimetrodona. Nie, to nie jest na co, z czego. Dobra, nie, tak samo nie... na Dimetrodona jest tak samo jak na Giganoto, te same. Są nierozpakowane. Z nierozpakowanych. Plesio, Argentavis, Gigantopithecus. Dimetrodon, Sabertooth, tak. To te, tak? Dimetrodon, tak. I to są z Quetza, no tak. No tak, no. Tylko to było jajko jedno generyczne, a tam na Gigano to było 5 generycznych. Mhm. No tak. No, dobra. Dlatego bierz te. Dobra, mam 765 narko, nie wiem, czy jest tak. Jeszcze w niego mogę postrzelać, więc... Ja wrzuciłem do robienia narko ponad 500. Bo to 51 mu... 51 tysięcy HP ma. Jestem, Olu. To mu prawie nic nie robi, a ja mogę strzelać w niego, no dodawaj tak to. A nie masz piki? Ale nie traci, on, ale nie, zabi- ale nie zabierasz mu wtedy obrażeń? Tych, znaczy, nie. Procent? Nie, strzel w niego. No go stajesz, myślę. Słabo. Słabo, nie? Ola, ale teraz on dostanie, on straci teraz poziomy przez to, że go tłuczesz. Tak, straci. Jak zero dostaje. No dobra, wrzucić mu kibelsy? Tutaj. Ile on potrzebuje? 80. Tak. Czyli teraz jakoś teraz dostanie. 25. Ale on 135. No, trzeba mu jakoś narkotyki szybko ogarnąć. Bo ja tyle się... ale tyle na pewno nie starczy. Niech mu spadnie do 10 tysięcy i wtedy się zacznie ładować, bo wtedy powoli leci. Ile to jest 65? Dodaj mu...
20, 21 tysięcy. Nie, około 30. Jak 40 daje jeden narkotyk. No a 700 razy 4 jest 28. Nie wiem. 7 razy 4 w sumie tak. No, to ci około 30 tysięcy. Je to już? Czemu on jeszcze nie zjadł? Aha, potrzebuje 60, dobra, nieważne. 80 potrzebuje. 80. Tak, tak, to znaczy nie, 60 tutaj, bo jest 4140 maksa, czyli 4060 potrzebuje. O to mi chodziło. Tak, tak. Ale i tak mu statystyki spadną, ale i tak lepsze 81 tysięcy niż 300 tysięcy. To co ale... kiedyś było. Teraz tak. To przynajmniej da się z tym powalczyć w jakikolwiek sposób, nie wiem, na 4 czy 5 reksów, czy cokolwiek takiego. Plus 64, wow. Okej. Okay. Dobra, kto... lecicie ale, robić ale ciut stracił robić, chyba. Ja lecę robić narko. Dobra, to leć. My tu ładujemy to. Ale dobra, czekasz tu Honor? Tak. To weź stój, to ja pójdę bobrem pozbierać w międzyczasie. Dobra. Ja tu, wiesz... To weź mu załaduj wszystko, jak będzie miał około 5000, wtedy zacznij mu ładować. Ja bo wtedy powoli leci. Ja zrobię na chwilę obecną 600. To rób. Narko? Tak, bo przecież mamy w szklarni. Dobra. A jeszcze nie, ze szklarni zebrałem olu. Kiedy? Przed chwilą. Jak Honor robił. Skraftowałem 530 coś. Ale nie ma zepsutego mięsa na więcej, narko. Ja nie wziąłem stamtąd. No nie wziąłeś, no okej, okay, spoko. Rzeczywiście. Zepsute mięso. Lodówkę właśnie już szukam. W lodówkach już przejrzałem. Ja patrzę w Dino, już biorę. Albo w tym, tam gdzie jest ten, to do... Smoker? Karmienia. No spokojnie, znajdę, mam. Dobra, no to w tym do karmienia nie ma. Ile mówiłeś, Krystian 5000 będzie miał, tak? No bo wtedy wiesz, chodzi o to, że to wtedy się... Tak. To wtedy się w miarę długo ładuje, nie? Już, po lagu. Dobra, wrzucam jeszcze 40 do robienia jak coś. Idę poszukać wszędzie indziej jakichś tych. Dobra, mam jeszcze 138. Faraona chciał go oswoić. Tak napisał? No tak, no przeczytaj sobie na czacie. Ja coś się znowu oswajamy. Czyli ma 5000, ładuję mu. Ładuj mu wszystko. Co? Tylko 20 narkotyków? Nie ma, jagód. Dobra, biorę te 500, ty mu zaniosę. Dobra, przynieś. Bierz, śmiało. Ja idę po jagody w tym czasie, Olu. Okej. Okay. Level nabić, nie? Co? Level muszę nabić. No tak. Padło. O właśnie, pytanie, czy Ankylo coś jeszcze ma? Ankylo nie ma. Krystian, u bobra u góry zobacz, bo ja zbierałem drzewo wtedy, tam wycinałem, to może tam jest trochę nark. Mówisz? To luknę. Te tekstury mi się strasznie bagują, raz działają, raz nie działają. O Boże, ja zawału dostałam. Jest ciut. Co się stało? Nie, no bo podchodzę, patrzę i on tak mało ma tego torporu, nie? Ładuj. Ty ładujesz, widzę. I takie, ale... o Boże, zaraz się obudzi. Tam gdzie jesteśmy? Dobra, pilocik. Dobra, lecę zbierać jak coś. Okej. Na szczęście powoli mu się ładuje to. Co mu się powoli ładuje? A no tak, no dlatego tak to było. Ja kiedyś na przykład zrobiłem tak, że jak zauważyłem, że mu zaczęło spadać, to od razu mu zacząłem ładować, ale dobiło mu... To jest problem, że on dobija mu wtedy do końca i od razu spada. Tak. I część narkotyków się w ogóle marnuje bez sensu, więc stwierdziłem, że najlepszą, powiedzmy, metodą jest poczekać, aż zbije mu się do jak najniższej wartości, ale takiej bez przesadyzmu. I wtedy po prostu mu ładować wszystko. Przynajmniej jak mu narko naładuje, to mu głód spada szybko. Ja myślałem, że on tam ładnie nam na tej wyspie uśnie, bo tam by nic go nie miało prawa dotknąć, ukryć. Ale tu też nie. Nie, no tutaj teoretycznie też, nie? Tylko nic nie atakuje. W międzyczasie można pobiegać bobrem, pozbierać narko, trochę wyrośnie, więc też luz.
Co prawda tych narkotyków i tak nie leci jakaś mega ilość. Chciałem tych narkobery. Mam giga na wysokim level. Chciałeś, jeszcze masz białego. Właśnie, jeszcze będę go expił na małej czarnej. Tylko jeszcze musisz poziom dobić. To trzy levele. No. Znowu mam wyzwanie. No, masz cel. Tak. Chociaż i tak mu sporo na tych kibelsach poszło. Myślałem, że będzie taki jakiś ułamek. A to poszło w miarę i tak... Wow. To się, chociaż pewnie twórcy też myśli, że jak już ktoś będzie miał w ogóle tyle jajek z kłeców, to też musiał trochę czasu spędzić. Czemu więc... masz tyle narkom, dajesz? Daję mu wszystko, co jest. Bo to 28 tysięcy olada mu. No, tamto co mu dałem. I te 500, te 600 co dałeś, to da 24, czyli 52 tysiące. Już lepiej dać mu więcej i się nie martwić, niż dać mu za mało i potem... O, a widzisz, budził się że mu pod powoli koniec. Rośnie, więc... A dwa kibelcy już zjadł. Dopiero tak, dwa? Bo możesz mi Ola pomóc, no. Z czym? Podobaniem tych... Narko. Chyba, że nie macie. Jestem, ale ty nie musisz tak szybko. No, to nie musisz, to się ładuje powolutku. Dobra, ale ja już wolę szybciej załadować niż... Niż wolniej. Oj. Dobra, jest. Załadowałem. Wszystko? Tak. Ty jesteś ładowacz jednak, Honor. Nie. Co, pytają się ile tych? Jakiś kłasy mam, bo nie lata. Który poziom? Dobra, teraz mu ten otwór powoli leci, dopiero ma 6 tysiąca. A Ola poszła szalona i oswoiła, znaczy w sumie uspała. Razem. No ale jednak ile? Lepszy miałem pomysł, żeby używać X-Arrowów niż tych, niż CC Dartów. Nie, słuchaj, X-Arrowy zwalniają, tak? No tak, a twoje nie, więc dlatego czasami jak ci Quetz podniósł skrzydło, to trafiliśmy w niego nawet. No. Nabiłem mu 15 tysięcy sporu. No. Częściej nie usnął. Dlatego X-Arrowy są fajniejsze, bo jeszcze zwalniają, a tak jak Ola by raz trafiła, to on nie jest zwolniony na sekundę czy dwie, tylko na przynajmniej 5, 6, może nawet 10, więc w tym czasie zdąży przeładować i strzelić jeszcze jeden. A trafić w prawie nieruchomy cel, no to też nie jest problem. Pamiętasz tego, Ola, tego giga, co tam pomiędzy jaskiniami, pomiędzy tym przejściami łaził? Słuchaj, chcieliśmy oswoić giga na 90 wtedy, nie? To no i Megalodony go zjadły. I on łaził sobie w te i wewde, bo tam taka... Taki most. No takie przejście jest, nie? Nie most, tylko dziura na wylot. No i co tam? I on przychodził z jednej strony na drugą. Ja go wstrzelałem z tej strony raz, z drugiej strony raz, z tej strony raz, z drugiej strony raz. I w końcu poszedł do wody i go zjadło megalodon. A, to co mówiliście z megalodonami. No ale wiesz, teraz to jeszcze to jest chociaż o tyle możliwe, że on ma 80 tysięcy, więc jeśli megalodony biją po 200, tak? No to tam powiedzmy w ciągu 5 minut go załatwia, jak miał 300 tysięcy zdrowia. No to jednak zanim jak wlazł do wody i zaczęły go gryźć megalodony, to zanim go zabiły, to minęło z 15 minut, idzie tak? Rex. Przecież sam z 20 minut siedziałem na działkach, które walą po 40, przecież cały czas siedziałem, żeby go po prostu rozwaliły, jeszcze spał. Ja bo Rexa ubijam, który tu przyda. A jeśli jeszcze, tak jak mapy są singlowe, zbagowane i się respi po kilkanaście giga na mapach. Ja wiem, gram. No to właśnie, no to... To nic dodać, nic ująć, nie? Jak zabity. Mam 17. Czego? No narko ktoś napisał, mi się śmiać chce. Ja mogę zbierać, jeśli bobrem mam zbierać, to jest luz. Słuchaj, mu się dopiero nabiło 2000, więc ze spokojem.
A 7, wiesz, no ale wiesz, jeśli nawet i tak nie mam nic co robić w międzyczasie, tak? Więc jeśli nie dozbieram, a on w międzyczasie się oswoi, no to luz, tak? To będzie na zaś. Będziemy robili sobie te X-darty najwyżej, bo ja już nie chcę na CC oswajać. Ja też nie chcę. Ja też. Pole na kuszę. Jeszcze jak dwie osoby, to nawet można pterkiem gdzieś stanąć na górce obok. Pyk, porozstrzelać. No dlatego ja sobie poleciałam pterkiem, stanęłam obok i zaczęłam strzelać do niego, bo się zbagował pod górą i... No dlatego mówię, jeszcze go zwolnisz na spokojnie. Możesz w niego na spokojnie postrzelać i nie ma problemu. Można powiedzieć, że tak ma jedną, szóstą, siódmą oswajania. Okej. Dla niego imię... Czyli jakieś 15% nie. Zapewne. To jest on czy ona? Ona. On. Dla niego no. Imię wymyślić. X giga. Tak, raczej. Albo giga X. Mega X. Mega giga X. Coś tam ci wymyśli. Jestem przy was. Dobrze. Zbieram sobie bobrem jagody. Te pierwsze, na którym by... Pierwszy giga na serwerze. Znaczy nasz. Nie. Nasz. Tak. Nie wiem, czy giga się w tych 27 kibelcach oswoi. Ktoś już oswajał w ogóle giga na serwerze, czy nie? Nie wiem, czy Faraon nie ma giga. Nie ma. Nie ma? Na pewno? Mhm. Czyli w sumie jesteśmy pierwsi. To ma... Na Dimetrodona mogę jeszcze 12 zrobić. To zrób w razie W. Więcej. Dobra. Możesz. Tylko nie masz pasty pewnie. Nie pasty, a mięsa. Tego. Jak to mówi auto, prastarego mięsa. Nie, bo mam 78. Nie no, jajek masz na pewno więcej. No tak, feberu mi braknie. A no właśnie. Mówię, bo jajek tam jest ogrom, bo tyle co zbieramy sobie z Dodo co jakiś czas. Ostatnio byłem, to wyniosłem tych jajek od Dodo chyba 400 z honorem. Prawie 400. O. To wiesz, to każdy się robi 3, to wyszło 110 generycznych jajek. Tu już masz 110 tych, bo na Dimetrodo na jeden chyba jest, tak? Tak. No, no to możesz 110 zrobić takich kibelsów. Może nie ma fiberu. Nie ma problemu. No dlatego Ola mówi, że fiber. Fiber. Nie mam cykle przy sobie. Dobra, już sobie poradzę. 29 się robi. Cześć, Honor. Cześć. Cześć, Honor. Cześć. Cześć, Honor. No, to tak się podchodzi, taki, o Boże, zaraz się obudzi, bo ma mało. A tu nie. Rośnie mu. No, dopiero 3000 wzrosło, więc O, ze spokojem. Ma ktoś geotrapeszy, będą mieć najlepszą odpowiedź. No. Zapytam, czy ktoś ma giga. To się chowa. Miecza. To jest on, tak? Mówisz? Tak. Co robisz, Krystynie? Akurat zbieram cały czas narko. Wiesz, przyszedłem sobie tutaj do Honora i tak po drodze cały czas chłap, kawałek po kawałku sobie krzaczki wyzbieram. Zabiłem Deo, jak był zwinięty. Chyba Doe. Dobra, dole. Tylko jakbyś miała chwilę, Olu, to chętnie bym ci oddał narko, jakie mam przy sobie. Chociaż... Ja, a nie, mam sporo wagi, dobra, luz. Szybko rosną, ja tutaj wrzuciłem już do robienia. Tam, tu są tu jest ptero w razie czego, więc... Ja już mam
No, zrobiłam trochę narkotyku, lecę do ciebie. Dobra. Na razie mu nie będę ładował. Ja na chwilę ZW, dobra? Okej. Okay. I się obudzi. No, Honor byłby lekko wkurzony, nie powiem. Przynajmniej lekko niepocieszony. No, X-Start to luz, jak ona po 25. Chyba też byłby niezadowolony, bo ciapciaka wziął. Tak to jest, jak się bierze najszybszego tego pterka, nie? Nie, w sumie nie jest najszybszy chyba, nie? Jest, bo to był ten robiony... Ale był jeszcze speeda. Tego, był jeszcze 230 jakiś. W sumie miał 230 speeda. Trochę się dzieje czasami poza wizją, więc się nie dziwcie, że coś mamy. Nie wszystko aż tak bardzo pokazujemy. Niestety. Mówiłem, że będziemy wszystko pokazywać. Wiesz co, jestem na górce nad Giga, tak jakby. Przy Templara budce drewnianej. No, mówiłem, że mieliśmy wszystko pokazywać, ale czasami aż mi się samemu odechciewa, jak mam wam pokazywać 4 odcinki pod rząd, jak latamy po metal. Więc staram się jakoś, powiedzmy, zachować przejrzystość tego wszystkiego. Nie, Olu? Dokładnie. No, ja sobie chodzę, cały czas sobie gryzę. Bobra mi się o wiele przyjemniej, może trochę mniej niż z tego na przykład się zbiera tych wszystkich z roślinek, ale o wiele przyjemniej, bo można biegać cały czas, nie trzeba się zatrzymywać. Osiągnąć. Wiesz co, cały czas ci narko dowożę. By osiągnąć 80, bym musiał. Teraz mi brakuje. Około 50. Co około 50? Więc około 60 tysięcy ekspo bym musiał zyskać, żeby 80 tysięcy zrobić. Będziesz kraftował mury, ściany, wszystko. No bo ja mam najbliżej, nie? Bo auto ma 80. Auto też powolutku dobije, nie? W sumie nie wiem, który ma akcent. 8, ponad 80. Ale większy niż ja? Nie mam pojęcia. Raz się dowiemy może, jeśli Faraon pamięta albo zerknie. Ładnie to nie wie. Zerknąć. Fajbie. Nie tak. Olu, jesteś przy Honorze gdzieś? Właśnie lecę do niego. Ale lecisz czymś większym? No, pterkiem. A, to nie, to ci nie dam. Czego mi nie dasz? Bo mam 150 tego, wagi jagód. Bym ci dał, to byś mogła narko zrobić. No ja tylko narko potrzebuję. No tak, ale ja mam narkobery i waży 150. Jesteś pewna? 55 ma. No dobrze, to już jak będziesz u niego, to powiedz, to będę tego już powoli zmierzał. Okej, to już lecę do was. Nie. Napisał 80. Wszedł na giga. Badum TS. Badum C. Nie TS. A, miałam ten narko przywieźć. Znaczy, puknij się, za późno jest. Dobrze, proszę, Olu. Na pewno dasz radę? Zobacz, ile mu włożyłem. A ile masz? Nie, troszeczkę musisz zabrać. A ile masz, Ola, wagi w tamtym... tym? Już? Zero. Nie, jeszcze troszkę zabierz. Ile masz wagi? Ja. 316, ale wiesz co, on... A nie mam zupki przy sobie, to bym ci dał. Kurde. Nie, zupka nie działa. Działa na Dino. Nie, nie działa, już sprawdzałam. Działa, bo sprawdzałam na Quetzalu. Wczoraj sprawdzałam. A ja dzisiaj. Działa. No widzisz, Honor. Teraz? Dobra, optymalnie. Optymalnie jest. Jeszcze zanim przylecisz, to już będzie druga porcja tylu. Dopiero mu 10200 weszło. Ile? 10 tysięcy? Znaczy, 10200 ma, tak. Dopiero. A uspajanie ile? To zobacz.
Czy prawie jedną czwartą. Nie, ponad jedną czwartą. Jedną trzecią prawie. Okej. Okay. Jeszcze 12 kibasu zaraz przywiozę. Gdzie? 12? 12, no chyba się... Dobra. A nie, zrobiło się 29. Dobra. Ups. A one są jeszcze na mozo, więc ze spokojem. Na mozo i na midimetradona, jakbyś bardzo chciał. Tak. Ale ja chcę mozo. Jeszcze. Nie, no mozo to będzie obowiązkowy też. Tak, ale... Jeśli w ogóle się respi, jeśli nie zbugowali czegoś znowu z mapą. Słuchaj, ale mam pytanie, na przykład jak jest plezio i mozo, nie? I postawię platformę na to, nie? I zbuduję na co? Coś. Na mozo. Czy tam plezio, no. Nie? No. Zbuduję coś, na przykład, nie wiem... Dzięki czy coś takiego, nie? To liczy wagę dla dinozaura. Dobra. Sprawdzone na Quetsie. Wiem, bo kiedyś tak właśnie myślałem, jak działa mechanika Arka i sprawdzałem takie różne głupoty. Czy twórcy wpadli na to, czy na tamto, bo teoretycznie, jeśli się postawi skrzynkę, no to ona nie ma wagi, tak? Ma tylko sloty. Więc tak. Zastanawiałem się, czy jeśli zrobię skrzynkę na fundamencie, więc teoretycznie skrzynka nie powinna mieć wagi, ale czy ja, jeśli zrobię tą skrzynkę na fundamencie Quetsa, to czy będzie dalej wagę liczyło dla Quetsa, czy będzie wagę liczyło na skrzynkę? I okazało się, że liczy tak jakby i na to, czyli liczy wagę skrzynki do wagi głównej Quetsa. Gdzie jesteś z tym Bobrem? Kawałeczek dalej, wiesz? Za Honorem. Widzę Quetsa z platformą. Lecę. To ja. Lecę. 32? No. No teraz już byś akurat wziął apterkiem, więc... Wiesz, luźno. Do bazy? Nie, jeszcze pozbieram troszkę, wiesz? Myślę też, że nie będziemy was zbytnio męczyć, bo ja będę cały czas to zbierał, to myślę, że na ostatnie jakieś te, powiedzmy, momenty oswajania pokażemy wam, co się stało i w sumie tyle, więc do usłyszenia dla was, do usłyszenia za kilka chwil, u nas pewnie za jakieś godzinę, pewnie półtorej. See ya! Witamy z powrotem, jest Ola, jest Honor. Hejko. Hejka, naklejka. Dobra. Jesteśmy, minęło mniej więcej półtorej godziny, odkąd zaczęliśmy go w sumie oswajać. I mamy, no, końcówkę. Ostatni kibel został. W sumie to, ja bym powiedział, że 99 ma. Tak, tak, no. Dosłownie widzę tą jedną kreseczkę, gdzie ją brakuje. No, no. I teraz na tak. Oswoił. Nie dawaliśmy w sumie więcej narkotyków, te co są tutaj wrzucone, to jest to, co zrobiliśmy w trakcie, plus jeszcze jest trochę w bazie, nie dodawaliśmy mu też więcej tych... On teraz 22 zjadł kibelsy, tak? Tak. Dobrze liczę, no bo było 30, więc zjadł 22, w sumie zje 23. I nie doładowaliśmy w tym czasie torporu, bo wystarczająco powoli sobie rośnie, żeby zdążył się oswoić. No i cały czas mu rośnie, więc... Więc to jest luz. Staty też ma spoko, bo ma nie wiem jak on ze staminą, ja nie pamiętam jak się na giga biegało ze staminą. Słabo. Ale tak. Teraz to, wiesz co, chyba zwiększy mi o 10%. Znaczy on ma o tyle fajny poziom, że jak mu dodamy do stamin, to pewnie ze 100 punktów dostanie za tego, za jeden, mam nie? Mam nadzieję. Ze 100, wtedy z 6 poziom, że miał staminy z 1000, nie, a potem obrażenia dostanie pewnie. Dostanie mało staminy. Uważasz, a... tak? 10. A ile maksymalnie. Tam, ile musi, żeby zjeść kibalsa? Jeszcze 13. Do 60. 4060 musi być. Jeszcze 11 jednostek. Dosłownie moment i... Będzie ciekawe, jaki będzie miał damage po oswojeniu? 54? Teraz ma 205. Robiło się 50 1. standardowo, więc... Nie wiem, jak to teraz wygląda. Jest nerf, więc... No, ja pamiętam jeszcze giga, jak miał 300 tysięcy, nie 80 tysięcy, więc nie A wiem... A życia ile będzie miał? Nie wiem, może połowę? Dobra, ja się ładnie, kulturalnie odsunę. Tak, bo ja potrzebuję... Tu, blisko. Ładnie się kulturalnie odsunę. Oswajamy giga. Jest. Mam. Jej. Zaliczony. Jest na mnie? Dobra. Z 205 do 165. O, to nieźle. No to nice. 26 tysięcy zdrowia. 400 i 404 tego. Sensownie, sensownie. Ale z 205, 50 mu tylko zeszło. Mhm. No. To jest fajne. Ile ma torporu. Boże. On ma 208 tysięcy. Ale torpor mu rośnie. No i co z tego? Mam ten, stymulanty. Bo pewnie tego, jeszcze z tamtych narkotyków się zbagowało czy coś. O. Dobra, on idzie za mną. Teraz rośnie. Dobra, dobra. W sumie dalej rośnie. Już nie uśnie. Nie no, nie uśnie, nie ma opcji na 208 tysiącach, to weź musiałby... go na ustaw na my target, dobra, ma.
On idzie za Olą. Nie, za mną. Za Olą jest Rawia. Chyba, że ty wsiadłeś na Rawie. Nie, Ola wsiadła na Rawie. Ola, lewo, lewo chyba bardziej, wiesz? Idziemy, idziemy. A nie, w sumie na górę go możemy tu ustawić tego, ale do bazy. Ale nie śledzi cię, ukliknąłeś. No nie, no to ciebie ma chyba śledzić, tak? Nie śledzi nikogo w tej chwili. Honor, już. Jezu, dlatego jego śledzi mnie. Nie śledzi cię, Ole. Bo ty usuwasz mu. Nie, ale mam nie śledzić. No ale ty mu no usuwasz. No to kliknij. Na nim po prostu. Czekaj. Teraz dopiero na tobie działa. No, no idziemy. Chodź, mały. 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 Jakieś imię dla niego? Tak, kurdupel. Nie. Najlepsza nazwa na świecie. Taka z pasją, taka wiesz. Taka naprawdę fajna. On sobie wszystko żre. Bo ja mu... 890 obrażeń, bez komentarza w ogóle. Tego trajka pewnie też zeżre po drodze. O, Krystian, zobacz co mamy na bramie. Co mamy na bramie? No zobacz. O Boże, skąd się tu się łowi raptor? What the fuck? Halo. No i go zdjęła. Nice, otwieraj bramę. Jakbyś już nie mógł przejść obok nawet, nie? Nie. Jak kulturalny człowiek. Ej, Honor, kuperek ma brudny, co żeś mu zrobił? Idziemy na małą czarną z nim. Tak. Nie no, co ty, nie mamy tego. Siodła. Czego? Czego? Ale nie musimy. Nie no, po co, tu już dobijmy ten 85, będzie więcej frajdy. Przecież na razie nikt go nie ukradnie, może stać sobie tutaj, tak? Wyjść sam nie wyjdzie, jeszcze jak ogrodzimy z tej strony, to tym bardziej. Na neutral, ta? No, na neutrala. Już gwizdnę. Cześć, Giguś. Dobra, już ustawiłem. Smyra się ze mną noskiem. Pysio. Brzuszek nie, żaden pysio. Nie, po prostu się ubrudził. Po prostu się załatwia w momencie, kiedy go uśpiłaś i tak przejechał. O Boże, takie jaka głupota. Imię. Okej. Daj mu jakieś dostojne imię. Dałem. Ale nie lepiej Giga X? Tylko X Giga? W ogóle u mnie taki plastelinowy Giga jest. Śmiesznie. Chodź, Pysiu, daj buzię, daj pysa. A co on to niko Pysio mówisz? On się na mnie patrzy. Co? Mi Pysio. Podobasz mu się. Kurwa, znowu. Honor. Honor, co nie tam no, bo znowu? Mnie to... Co to zginęło? Co? No. Znowu. Trzeba zrobić ten podwójny murek czy coś, albo te kolce metalowe zrobić, żeby nic tam nie podłaziło nawet. Jest tu coś? A, dilo. Było. Nice. Trzeba zrobić te metalowe kolce tutaj i tyle, żeby to nie podłaziło nic. Jest mój ptak tu. No wiesz, nie powinieneś zadawać mi takich pytań. Jak się śmiesznie ptero tu zbugował. O, kłec nad nami. A który to ma poziom? Kłec na 75, Baba. Fioletowy. Baba. No to zabijmy go. No to zabijmy. Góry. Lesy. Gdzie ten tupolew? Na dobicie jest praktycznie. O co zakład, że Honor dobije? O no. Mówiłem. I spadł to polew. O Boże. O Boże, ale nie miota jak szoton. A ciekawe co on ma w środku. Gdzie on jest? Nie wiem, w sumie nigdy nie otwierałem kłeca. No właśnie. Nigdy nie otwierałem kłeca. Te. To ma. Chcę zobaczyć. Może go targać. Ale nie ale niesiesz zwłoki. Co ty mu zrobiłaś z gębą? Boże, w ogóle. O teraz. Nie da się go. Od tyłu wygląda jak taki pajączek. Halo, biją mi go, ja go chciałam podnieść. Nie podnoś go już tam. No i to się udało, w sumie giga oswojony, więc cel na dzisiejszy odcinek został zrealizowany. Troszkę mamy nadzieję bardziej ciekawy i merytoryczny niż zazwyczaj odcinek, więc udało się to zrealizować.
I tu będziemy też w sumie kończyć to. Ja muszę ogarnąć te tekstury, żeby to już tak dziwnie nie migało, a nie chciało mi się w trakcie. Standardowo zaczyna padać deszcz, więc ja się z wami żegnam. Była dzisiaj ze mną Ola. No byłam. I Honor. Też byłem. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.